25-letni mieszkaniec Głogowa postanowił się wzbogacić kosztem niewinnych ludzi. Na jednym z portali sprzedażowych wystawiał rzeczy. Schemat jego działania za każdym razem był taki sam. W okresie czasu od 17 lutego 2021 roku do 18 października tego samego roku 10-krotnie doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, polegającego na pobraniu tytułem zapłaty za zakupiony towar pieniędzy od przypadkowych osób, które wpłaciły je na rachunki bankowe prowadzone na rzecz 25-latka. Osoby płaciły za produkty, których nigdy nie dostały. Kolejnego przestępstwa jednak mężczyzna nie popełni. Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą ustalili i zatrzymali mieszkańca Głogowa. 25-latek usłyszał 10 zarzutów, za które grozi mu 8 lat więzienia.